Witam serdecznie, minęła godzina 11. W piątek 8 marca wszystkim kobietom składamy oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W studiu już pan Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, również składam. Tak, wszystkiego najlepszego dla naszych pań. Na naszym BIM-ie, na naszym ekranie Warszawa spowita smogiem. Kończy się powoli ten sezon grzewczy. Dzisiaj za oknem jest już zdecydowanie cieplej, ale za chwilę, jak to w marcu, w garncu, będzie chłodniej. Ale temat smogu oczywiście jest cały czas dużym problemem. Rząd przygotował na walkę ze smogiem ponad 100 miliardów złotych w ramach programu Czyste Powietrze. Ale szczerze mówiąc, jak pojechałem tak z dziećmi na ferie, to na razie nie widzę, żeby coś z tymi pieniędzmi było robione. Wysiadamy w Częstochowie, smog. Wysiadamy w Wiśle, jeszcze większy smog. I jak po tych miastach i miasteczkach Śląska czy też Małopolski pojeździliśmy, no to niestety obraz nie najlepszy, a powietrze jeszcze gorsze. Z perspektywy samorządowej, jak skutecznie walczyć ze smogiem? Tak, z perspektywy samorządowej to rzeczywiście problem, który dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy mówili o hierarchii problemów, to jest w pierwszej trójce. I on wynika nie tylko z faktu, że bardzo mi zależy, żebym ja żył w dobrym powietrzu, tak nie egoistycznie mówiąc, ale żeby moi mieszkańcy, ci, którzy są, ale my jeszcze jesteśmy w sytuacji takiej, że my zapraszamy mieszkańców do siebie, bo cały czas ludzie się sprowadzają i wiem, że świadomi ludzie, mądrzy ludzie, dobrze zarabiający, kiedy podejmują decyzję o tym, gdzie pod Warszawą wybudować dom czy kupić dom, patrzą również na to, czy tam jest czyste powietrze. Mam tego pełną świadomość, dlatego też 3 lata temu wprowadziłem program z moją radą. Program niezwykle prosty. Mówimy tak, wymieniasz piec, dostajesz 70% dofinansowania. Przedstawiasz nam tylko fakturę. Oczywiście robimy zdjęcie tego starego pieca, żeby było potwierdzone fakty. Mhm. Jest to kwota 6000 zł i to jest program tak prosty i czytelny, że de facto spotkał się z dużym zainteresowaniem. W tej chwili wymieniliśmy ponad 400 pieców w ciągu tych 3 lat. Prowadząc kampanię cały czas na rzecz wymiany tych pieców, kampanię często brutalną, bo w tej chwili w Grodzisku wiszą billboardy ze zdjęciem dzieci, które mówią, nie zabijaj nas, wymień piec bo i nie pal śmieciami, bo chcemy żyć. Więc jest to brutalna kampania, ale ta kampania pozwala na refleksję u tych, którzy jeszcze nie wymienili tych pieców i kolejne osoby przychodzą, mamy w tej chwili już od początku roku 40 kolejnych wniosków. Co jest ważne, bardzo dużo mieszkań, które dymią, to mieszkania komunalne. A w związku z tym te mieszkania my musimy po pierwsze rozbierać te domy, które się nie nadają, a w części z nich wymieniamy również instalacje. Także razem w Grodzisku ponad połowa tych kominów została zlikwidowana, ale mamy jeszcze sporą część. I co jest najważniejsze? Że tak naprawdę, gdyby nie media, to my byśmy sobie w ogóle z tym nie radzili. To tylko mówienie w mediach cały czas, że to jest trucizna, że od tego się dostaje raka, że od tego można umrzeć, że od tego jest 40 parę tysięcy ludzi w roku umiera, powoduje, że jednak sąsiedzi zaczynają wywierać presję na swojego sąsiada, który pali. Dodatkowo nas powiadamiają o tym. My oczywiście wyposażyliśmy się na przykład w drona, który fruwa nad tymi kominami i wiemy, kto, jeżeli zapali śmieciami, jesteśmy w stanie go ukarać, ale jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, jest pewna grupa ludzi, która jest uparta, do której trzeba zastosować metody nieco inne i uważam, że zbliża się moment, kiedy trzeba w tej sprawie podejmować radykalne metody. Czyli ewidentnie zakazanie palenia w takich miejscach, gdzie jest duże zbiorowisko ludzi, w miejscach, gdzie na przykład w pobliżu są szkoły, przedszkola, w tych miejscach w promieniu jakimś tam, jest to do określenia przez oczywiście fachowców, powinien być zdecydowany zakaz. I ja nie ukrywam, że jako gmina jesteśmy gotowi pomóc w tej sprawie, nawet więcej pomóc niż dzisiaj pomagamy, bo to jest tak ważna sprawa, że możemy to zrobić. Tylko często mamy do czynienia z ludźmi, których poziom jest tak niski, że on sobie albo nie zdaje kompletnie z tego sprawy, albo jest złośliwy, bo mamy również w naszym społeczeństwie niewielką grupę, ale takich typowych ludzi, a co ja będę, a co mi będzie ktoś tu kazał. Miałem taki przypadek, że pojechałem do człowieka, mówię, niech pan zlituje się nad tymi ludźmi dookoła, mówi, panie burmistrzu, tyle lat paliłem, palę i palić będę.
i jeżeli go nie zastosuje się wobec niego bardzo takich twardych metod, to on rzeczywiście będzie palił. No właśnie, pan mówi o tej wymianie. Te 400 pieców udało się wymienić, ale czy ci ludzie, którzy wymieniają te piece, nie mówią tak, okej, wymienię, tylko za co będę palił, za co ja będę paliła w tym nowym piecu? Część mówi tak, część nie mówi, duża część nie mówi tak. My zresztą pytamy o to. Mam w tej chwili przed sobą, w tym tygodniu, dwa spotkania z ludźmi, którzy nie wymienili pieców. Oni nie wymienili ich z różnych powodów, z powodów, o których mówiłem, ale również są tacy, którzy rzeczywiście boją się, że potem nie będzie ich stać na gaz. I nie ukrywam, że przewidujemy również w gminie dofinansowanie przez opiekę społeczną do ogrzewania, do po prostu opłaty za ten gaz, bo nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy rzeczywiście ratować sytuację, jeżeli chcemy poprawić standard życia, to trzeba również taki gest solidarnościowy w stosunku do tych najbiedniejszych, bo mamy takie przypadki, w stosunku do tych, którzy są chorzy, bo mamy również przypadki ludzi, którzy są starsi, chorzy, ich na to naprawdę nie stać, a w związku z tym musimy im pomóc i jesteśmy gotowi również na takie gesty. Po tych spotkaniach, które się odbędą w tym tygodniu, będziemy wiedzieli, jaki procent ludzi mówi nie, bo nie, albo mówi dlatego, jak nie muszę, to nie wymienię, a jaki procent rzeczywiście nie wymienia z powodów ekonomicznych. Smog i niska emisja to jest jedno, ale mamy też ten smog komunikacyjny, wynikający z tego, że oczywiście samochody jeżdżą i dymią, ale drugi czynnik, o którym się dowiedziałem podczas jednej z debat, które miałem przyjemność prowadzić, to, że się ulic nie myje. I ten smog komunikacyjny latem to jest również ten pył i ta brudna jezdnia, która jest nieumyta. Oczywiście, bo mało tego, podejrzewam, że w wielu miejscach nie ma jeszcze deszczówek, a w związku z tym nawet mycie tego, no bo jak zacznie myć, to kałuż narobi, tak. No więc, czyli tu się troszkę to wszystko składa. Natomiast myślę, że większy problem jednak jest braku obwodnic miast, bo to jest w Polsce też duży problem. I że się cały tranzyt wchodzi do miast. Cały transport się pakuje w środek miast. I no, na szczęście my jesteśmy przed rozpoczęciem budowy tej obwodnicy, więc już jakby jestem spokojniejszy, ale do tej pory, powiedzmy sobie szczerze, tysiące samochodów przejeżdża przez centrum Grodziska Mazowieckiego. No i co tutaj? Oczywiście wchodzimy w bardzo długi proces, mianowicie w elektromobilność. Wygraliśmy taki konkurs wspólnie z kilkoma gminami podwarszawskimi. W tym roku ogłosimy przetarg na pierwsze dwa elektryczne autobusy. W przyszłym roku mamy nadzieję, że kolejne dwa kupimy. Czyli komunikację miejską będziemy zamieniać na komunikację elektryczną, która oczywiście ma ten walor, że nie kopci. Dodatkowo Straż Miejska, wszystko to, co jest związane z działalnością gminy, będziemy starali się zamieniać na samochody elektryczne. Kiedy pierwsze takie pojazdy? W tym roku, pod koniec tego roku powinniśmy mieć pierwsze pojazdy. I myślę, że w tej kadencji zarówno Straż Miejska, jak i jednostki, które typu Zakład Gospodarki Komunalnej będą wyposażone właśnie w elektryczne pojazdy. Dodatkowo wybudowana obwodnica, dodatkowo jednak też tutaj apel do rządzących. Widzimy niekiedy, jak jedzie samochodem dieslem, jeszcze sam dieslem, ale z tak zwanym blue, czyli czy z dolewaniem tego materiału, ale widzę samochody, gdzie mają powyjmowane filtry. Na cząstki stałe. Tak. I po prostu ten samochód jest w stanie tak zakopcić miasto, że to jest skandal. I to absolutnie powinno być natychmiast uregulowane w taki sposób, że te samochody powinny być, nie wiem, albo rekwirowane do momentu, kiedy ktoś nie zrobi, albo obłożone bardzo wysokimi karami za tego typu działanie, bo często te samochody powodują więcej zanieczyszczeń niż te kominy. Więc na pewno generalnie uważam, że ta walka z tym smogiem powinna się przerodzić w bardziej zdecydowaną walkę. Absolutnie. To jest walka o życie, a przy walce o życie trzeba jasno powiedzieć. Czyli muszą być sankcje. Muszą być potworne sankcje. To musi być absolutnie tak, jak przy walce o życie. Nie ma innego wyjścia. To jest ta sprawa. Po drugie, te programy, które dzisiaj proponuje rząd, są skomplikowane. Niejasne. Ludzie nie za bardzo wiedzą, jak do tego podejść. Oczywiście my tworzymy takie biuro, które będzie tam pomagało te wnioski wypełniać, ale apeluję również za pośrednictwem tego wywiadu, żeby uprościć to wszystko, bo tylko proste rozwiązania dają szybką reakcję, czy dają szybkie rozwiązanie. Mówi pan o różnego rodzaju inwestycjach. Kończy się powoli ta kolejna inwestycja,
pula pieniędzy unijnych, perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Kolejna już nie będzie aż tak pewnie zasobna, jak którą mamy teraz i ta, która była poprzednio, ale jakie jeszcze inwestycje gmina w najbliższym czasie planuje? No przede wszystkim obwodnica, pan wspominał. Obwodnica to jest, nie jest to nasza inwestycja, my tam w pewien sposób partycypujemy, ale generalnie drogi i wszystkie rozwiązania drogowe, które pozwolą na sprawny ruch taki nie tylko przez centrum, ale ruch, który zostanie jakby rozdzielony pomiędzy te drogi, żeby ułatwić dojazd do wielu punktów. Następnie ścieżki rowerowe. Traktujemy ścieżki rowerowe jako absolutnie kluczową sprawę, bo widzimy, jakie są tendencje na zachodzie, jakie tendencje są również u nas. Proszę zobaczyć, ile osób już jeździ rowerami i nie mogę patrzeć na to, jak jedzie człowiek rowerem po asfalcie, gdzie jest samochód za samochodem. Ja drżę, jak to widzę, to drżę, bo boję się, że coś się stanie, że któryś kierowca się zagapi, uderzy w tego człowieka. W związku z tym budowa ścieżek jest dla mnie kluczową sprawą. I tych ścieżek wybudowaliśmy już bardzo dużo. W tej chwili projektujemy kolejne. Będę chciał po tej kadencji zostawić gminę naprawdę z takim całym systemem ścieżek, żeby ludzie bezpiecznie mogli jeździć. Oczywiście nauczyć musimy również kierowców, bo mamy takie przypadki, że mamy dzisiaj ścieżki, ale mimo wszystko jedzie asfaltem, bo on mówi, że asfaltem mu się lepiej jedzie jak po kostce. Nie no, ja wiem, ale lepiej 30 lat później niż 10 minut wcześniej, więc bardzo zachęcał będę do tego, żeby jednak jeździli po tych ścieżkach. Następna inwestycja to jest ta elektromobilność. Likwidacja slumsów, które kopcą również, to jest też nasz bardzo ważny cel. No i tu dzięki pani minister Zalewskiej, tak? No, pani minister oświaty, mamy mnóstwo inwestycji oświatowych, bo w naszej gminie liczba dzieci nie spadła. Te nieprzemyślane decyzje, które zostały podjęte w ramach tak zwanej reformy oświaty, bo to nie jest żadna reforma, spowodowały, że dzisiaj dzieci chodzą od godziny 7.15, w niektórych szkołach do godziny 17.00. Jest olbrzymia zmianowość, więc musimy budować nowe szkoły, powiększać te, które istnieją, bo przecież budowaliśmy szkoły dla sześcioklasowej szkoły, a nie dla ośmioklasowej. Nie dano nam czasu. W ogóle nie dostaliśmy czasu na to, żeby się przygotować do tej sytuacji, a w związku z powyższym no, mamy tutaj dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wysokiego komfortu nauki, zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli. No właśnie, w tym roku mamy kumulację jednego rocznika i drugiego rocznika, który chce się dostać do liceum, czyli szkoły podstawowe i jeszcze ostatnia klasa gimnazjum. Tak jest. Na ile wy jesteście w stanie jako gmina przygotować się i rozładować ten wielki korek, który się szykuje? Część rodziców podejmuje decyzję desperacką, żeby jego dziecko powtarzało klasę. To jest w ogóle, bo nie wiem, ja w tej chwili, panie redaktorze, wkładam olbrzymi wysiłek, żeby zachować się kulturalnie i elegancko, bo po prostu paranoja tej sytuacji jest niewyobrażalna, niewyobrażalna. No proszę sobie wyobrazić, że ktoś podejmuje decyzję skazującą tysiące młodych ludzi na całe życie, na gorsze wykształcenie albo na ograniczenie im możliwości zdobycia wykształcenia takiego, jakim marzyli i bez problemu by to osiągnęli, bo załóżmy dobrze się uczą, ale ze względu na tą decyzję, która jest decyzją kompletnie niezrozumiałą, decyzją świadczącą o tym, że nikt nie przemyślał tego faktu, że będziemy mieli taką zbitkę, no ja nie mam po prostu nawet żadnego wyjaśnienia, żadnego wytłumaczenia i wielki problem, więc my będziemy współpracowali z powiatem, no bo szkoły średnie są szkołami powiatowymi i tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy uruchamiali takie klasy w naszych szkołach, żeby po prostu te dzieciaki mogły skończyć normalną szkołę średnią, bo tak będzie sytuacja taka, że dla nich zabraknie miejsc. Nie tylko miejsca, ale zabraknie również nauczycieli i to jest duży problem, bo przecież nie mamy też nauczycieli, którzy są w stanie zabezpieczyć tyle godzin tych dydaktycznych, żeby te dwa roczniki, które się skumulują... Nie były straconymi rocznikami. Nie były straconymi, ale będą, w dużej części będą. Naprawdę żal mi tych dzieciaków, że są poddawane takiej próbie, tylko dlatego, że nie zostało to przemyślane, że przyjdzie taki rocznik, bo przecież wystarczyło o rok przesunąć tą reformę, powiedzieć, no musicie powiększyć
zakończyć szkoły. Będzie zbicie tych roczników. No mamy taki pomysł, ludzie nas wybrali, no mamy taki pomysł. Ocenę zostawiam już wyborcom, bo to załóżmy nie, w to nie będę się bawił, ale technicznie po prostu jest to niemożliwe, żebyśmy zabezpieczyli wszystkim dzieciakom takie warunki, jakby chciały. No a minister do Brukseli się wybiera. Fajne jako miejsce, nagrodę. Wróciłem. Byłem na zaproszenie tam jednego z posłów teraz i muszę powiedzieć, poopowiadał mi trochę, nie powiem, który poseł, dobra robota to jest, bardzo się podnieciłem, bo biorąc pod uwagę, że prezes mi ostatnio zabrał jeszcze pensji 20%, nie bacząc na to, że gmina ma dobry budżet i dobrze się rozwija, jak porównałem pensję, którą ja otrzymuję z pensją, którą otrzymuję europoseł, no i sam powiedział, że no taki spracowany to tam nie jest za bardzo, więc generalnie dobra robota, no to tylko czy ja wiem. Mam nadzieję, że tam te decyzje ktoś jednak przemyśli i nie będziemy mieli powtórki z decyzji z gimnazjami i ze zbiciem tych roczników. I na sam koniec. Lotnisko. Wielkie lotnisko, centrum Baranów, centralny port lotniczy, port komunikacyjny. Oczywiście jest to pomysł polityczny, ale na ile takie lotnisko może być jednak jakimś kołem zamachowym dla tego regionu województwa mazowieckiego? Nie ulega wątpliwości, że może być. Nie ulega wątpliwości, że o tym lotnisku mówi się od 20 lat. To nie jest pomysł, który się teraz zrodził, bo ja jestem 25 lat burmistrzem i od 20 lat do mnie przychodzili różni ludzie i mówili o budowie lotniska. Raz było to w Mszczonowie, raz było to... Ale większość mówiła o tym, że Baranów jest tu najlepszym miejscem. Także na pewno to lotnisko byłoby bardzo silnym takim bodźcem rozwojowym, a szczególnie dla mojej gminy, bo my byśmy, brzydko to powiem, miód spili z tego, no bo u nas to lotnisko by nie było, a inwestycje, które wokół tego lotniska, czyli myślę o jakichś centrach, o hotelach, o obsłudze tego interesu, byłyby na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przy autostradzie, która przebiega przez nasz teren. Więc nie ukrywam, że z tego punktu widzenia jest to atrakcyjne. Natomiast my nie wiemy wielu rzeczy, nie wiemy na przykład rozkładu pasów, jak one będą, gdzie będą naloty, gdzie będą starty. I tutaj się o to trochę niepokoimy, no bo jakby były na przykład lądowania czy starty nad naszą gminą, czy nad naszym miastem, wtedy mógłby to być pewien problem. Nieduży, ale mógłby być. Więc myślę, że jak będziemy więcej wiedzieli, to wtedy będziemy mogli powiedzieć co o konsekwencjach negatywnych. Na dzień dzisiejszy jedno jest pewne, że powstanie takiego lotniska byłoby, no spowodowałoby, że Grodzisk, no to taki mały Kuwejt w Polsce. Aż tak. Aż tak. O czym mówił Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. O godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.